Witam Was dzisiaj na następnym studium biblijnym. To jest czwarty okres. Dzisiaj omawiamy czwarty z 12 okresów. I tematem jest pobyt Izraela na pustyni. I to będzie komentarz do Księgi Liczb. Na ostatnim spotkaniu skończyliśmy, kiedy Izrael jest pod górą Synaj. I Izrael otrzymał prawo, Izrael otrzymał przybytek. I chwała Boża napełniła przybytek. Szekina napełniła przybytek. I zaczniemy może krótką modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że Ty dajesz nam swoje słowo, za to, że my możemy poznawać to Twoje słowo. I tak jak Izrael jest w podróży, Izrael podróżuje przez pustynię, tak my jesteśmy w podróży przez życie i doświadczamy różnych trudności. Prosimy Cię, żeby to, czego się uczymy, co poznajemy na tych spotkaniach biblijnych, żebyśmy o tym pamiętali, żeby to nam pomagało w drodze przez życie. Prosimy Cię o to, żebyś Ty nam pokazywał drogę, jak mamy iść, jak mamy żyć. I dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty nas nigdy nie opuścisz, że Ty jesteś z nami, że Ty jesteś Bogiem z nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. A więc mamy nowy okres, czwarty okres. Izrael na pustyni, mamy też nową księgę, Księga Liczb, po hebrajsku Bamidbar. I to znaczy na pustyni. To jest po prostu opis tego okresu, opis drogi przez pustynię. I tak naprawdę pierwszych 9 rozdziałów rozgrywa się jeszcze pod górą Synaj. Znaczy oni dopiero w 10 rozdziale wychodzą w drogę, ale pierwszych 9 rozdziałów rozgrywa się jeszcze pod górą Synaj. I pierwsze 2 rozdziały, rozdział 1 i 2, to jest spis ludności. I Mojżesz spisuje ludzi, spisuje rody, spisuje pokolenia i wyznacza im kolejność, w jakiej oni mają iść przez pustynię. Wyznacza im też sposób rozmieszczenia obozu. Znaczy, gdzie które pokolenie obozuje i w samym środku tego obozu znajduje się przybytek z Arką Przymierza. I Arka Przymierza znajduje się w środku przybytku, jest najświętszym przedmiotem, który Izraelici mają. I przed Arką Przymierza znajdują się tablice prawa, miska, naczynie z manną i laska arcykapłańska Aarona. I to, że Bóg mieszka pośród swojego ludu, w centrum tego ludu, wyróżnia Izraela. I trochę podobnie jest w Kościele katolickim. W każdym Kościele katolickim mamy tabernakulum, gdzie znajduje się Najświętszy Sakrament. I w katechizmie, w paragrafie 1183, jest napisane o tym, że tabernakulum powinno się znajdować właśnie w jakimś specjalnym miejscu w kościele. Kiedy wchodzimy do kościoła, przyklękamy, oddajemy cześć ołtarzowi, oddajemy cześć Najświętszemu Sakramentowi i właśnie to jest coś, co nas wyróżnia na przykład od innych denominacji chrześcijańskich, że Bóg jest pośród nas, że Bóg jest obecny w Eucharystii pośród nas. I w Księdze Liczb jest dość dużo narracji, ale też od czasu do czasu pojawia się opis prawa, bo Mojżesz nadaje jakieś prawo Izraelowi. I mamy też opis 40 etapów drogi przez pustynię. I liczba 40 oznacza próbę. Potem mamy rozdziały 3 do 8. I w rozdziałach 3 do 8 te rozdziały się skupiają na opisie obowiązków lewitów. Pamiętacie, że Izrael miał być ludem kapłańskim, ale po wydarzeniu z cielcem Bóg powiedział już, no wy nie będziecie ludem kapłańskim, tylko właśnie pokolenie Lewiego będzie pełniło obowiązki kapłańskie, a dokładniej ród Aarona, czy Aaron i jego synowie byli kapłanami, a reszta Lewitów pomagała im w przybytku, czyli to byli pewnego rodzaju diakoni. I Lewici zajmują miejsce pierworodnych Izraela, bo wcześniej Bóg powiedział pierworodni Izraela, którzy zostali wykupieni z ziemi egipskiej,
z tej ostatniej plagi, śmierci pierworodnych. Oni będą poświęceni mi, ale po wydarzeniu z tym złotym cielcem Bóg mówi, nie, nie. Teraz tylko lewici będą mieć poświęceni. I w 6 rozdziale znajduje się coś specjalnego. Mianowicie błogosławieństwa aaronowe. I pośrednikiem błogosławieństwa jest Aaron, jest kapłan. I jest to prawdopodobnie pierwszy, czy jeden z pierwszych opisów pośrednictwa kapłana między Bogiem a ludźmi. I to jest Księga Liczb 6:22-26. Podana jest treść tego błogosławieństwa. I w judaizmie, kiedy kapłan udzielał błogosławieństwa, to układał ramiona w kształcie litery Shin. Litera Shin miała taki kształt. Czyli kapłan układał w taki kształt swoje ramiona. I od tej litery zaczyna się słowo Shaddai. I Shaddai to znaczy wszechmogący. I to jest właśnie błogosławieństwo Boga Wszechmogącego. To jest jeden z przymiotów Boga też. A więc mamy opis tego, jak Bóg obdarza Izraela błogosławieństwem za pośrednictwem kapłana. I w naszych czasach nie powinno więc nas dziwić, że Bóg obdarza błogosławieństwem ludzi w Kościele też za pośrednictwem kapłana, który błogosławi lud. I odnośnie kapłaństwa mamy dwa rodzaje kapłaństwa. W Kościele mamy kapłaństwo służebne, tak jak ksiądz Piotr czy ksiądz Wojtek, ale też mamy kapłaństwo powszechne. I każdy z nas ma udział w kapłaństwie powszechnym. I jest wielu ludzi, którzy mają na przykład dzieci i błogosławią swoje dzieci. Albo małżonkowie błogosławią się nawzajem, albo jeszcze inni ludzie błogosławią się wzajemnie. I czasami błogosławi się dzieci treścią tego błogosławieństwa. Może ja je przeczytam. Niech Cię Pan błogosławi strzeże, niech Pan rozpromieni oblicze swoje nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską, niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem. I właśnie słyszałem o takiej rodzinie, gdzie dzieci są błogosławione w ten sposób przed wyjściem do szkoły, za każdym razem, codziennie. I raz się tak zdarzyło, że dziecko właśnie nie mogło dostać tego błogosławieństwa. No, wszyscy się spieszyli, no i to dziecko krzyczy: tato, daj mi już błogosławieństwo, idę do szkoły. I podbiegło do ojca i wystawiło tak głowę właśnie, żeby ojciec pobłogosławił. I właśnie dziecko, które nie dostałoby błogosławieństwa, byłoby zaszokowane, że nie dostało błogosławieństwa. Dzieci potrzebują wiedzieć, że rodzice akceptują je i że akceptacja właśnie rodzica, ojca czy matki przychodzi przez błogosławieństwo. Potem jest rozdział 7 i nie wiem, ilu z was wychwyciło to, kiedy czytaliście ten rozdział. W każdym razie pamiętacie, że po wyjściu z Egiptu Bóg powiedział, że pierworodni Izraela teraz będą należeć do mnie. Ale potem Izrael zrobił złotego cielca i Bóg cofnął to. Powiedział, nie, teraz tylko pokolenie Lewiego będzie ludem kapłańskim. Dokładniej ród Aarona. I w 7 rozdziale jest taka scena, kiedy wszystkie pokolenia Izraela przynoszą do pokolenia Lewiego i do ołtarza przedmioty, które służą do sprawowania kultu. Czyli pokolenie po pokoleniu, dzień po dniu przychodzą i składają właśnie srebrne talerze, jakieś zwierzęta ofiarne, dary ofiarne. I co oni robią? Oni zrzekają się właśnie sprawowania kultu, które wcześniej miało należeć do całego Izraela. Czyli Izrael staje się jakby zlaicyzowanym ludem, bo wcześniej miał być ludem kapłańskim, a teraz oni wszystko to przynoszą tylko do rodu Lewiego i składają to właśnie przed Lewitami, przed synami Aarona. I Bóg bardzo wyraźnie mówi, to jest w rozdziałach 1-4, potem w 8 rozdziale, że od tej pory tylko lewici mogą przebywać w przybytku.
Tylko lewici mogą przebywać blisko Boga, a inne pokolenia nie. Nie mogą. I być może jednym z powodów, dlaczego to jest to tak ciągle powtarzane, bo oni za chwilę wyjdą na pustynię i zacznie się problem, zaczną kwestionować autorytet. Kto tu jest autorytetem? I być może właśnie po to jest. Potem mamy 9 rozdział i w 9 rozdziale cały Izrael celebruje święto Paschy. I jeżeli ktoś celebruje święto Paschy, to znaczy, że jest częścią tego przymierza pod Synajem. A jeżeli ktoś nie celebruje, to nie jest częścią tego przymierza. I trochę podobnie jest w dzisiejszych czasach. Jeżeli ktoś jest częścią nowego przymierza, to uczestniczy, celebruje Eucharystię. Jeżeli ktoś nie jest częścią tego nowego przymierza, to nie może uczestniczyć w misterium paschalnym. I tak docieramy do 10 rozdziału. I w 10 rozdziale Izrael wyrusza w drogę. I od tej pory wszystko się zmieni. Oni wyszli z Egiptu, 3 miesiące szli na południe do góry Synaj. Potem rok zostali pod górą Synaj, gdzie Bóg ich uczył, gdzie dostali prawo, dostali przybytek, dostali kapłanów, dostali Arkę Przymierza, dostali kalendarz liturgiczny. I teraz właśnie wychodzą spod Synaju, po roku pod Synajem. I zaraz po wyjściu, w 11 rozdziale, zaczyna się narzekanie. I nie wiem, czy możecie powiedzieć, że my żyjemy we współczesnych czasach i już nie ma narzekania. Jesteśmy szczęśliwi. Ale właśnie zaczyna się narzekanie. I Izrael narzeka na dwie rzeczy. W 11 rozdziale oni narzekają na jedzenie. Narzekają na jedzenie, bo Bóg powiedział, ja się będę o was troszczył, ja dam wam wszystko, co potrzebujecie, ale im się nie podoba to za bardzo, jak Bóg się będzie o nich troszczył i oni uważają, że oni wiedzą, czego potrzebują. Oni chcą mięsa. I nie ufają Bogu w ten sposób. I Bóg rzeczywiście daje im to mięso. Daje im to mięso, ale jest ciekawe bardzo, że ten dar, który oni otrzymują od Boga, staje się karą jednocześnie. Nie wiem, ilu z was zdaje sobie sprawę, czy wie o tym, że Księga Mądrości, zwłaszcza druga połowa Księgi Mądrości, jest komentarzem do pobytu na pustyni, wyjścia z Egiptu i pobytu na pustyni. I w Księdze Mądrości jest taki interesujący komentarz właśnie do tego narzekania Izraela. W Księdze Mądrości to jest 11 rozdział, 15-16. Jest taka uwaga. Za nierozsądne wymysły ich nieprawości, którymi zwiedzeni czcili nierozumne gady i marne bydlęta, zesłałeś na nich w odwet mnóstwo nierozumnych zwierząt, by wiedzieli, że przez co kto grzeszy, przez to ponosi karę. A więc jesteśmy karani dokładnie przez rzeczy, którymi grzeszymy. I to jest jedna z zasad, które też warto pamiętać. I właśnie chciałem was zachęcić też do tego, że kiedy czytacie o pobycie na pustyni, o wyjściu z Egiptu, to żebyście równocześnie czytali też Księgę Mądrości, tą drugą połowę zwłaszcza, gdzie jest komentarz właśnie do tego okresu. Jest taka obserwacja właśnie do tego narzekania na jedzenie. Bo właśnie niektórzy z was mają dzieci, niektórzy z was może mają kontakt z dziećmi, albo pamiętają, jak sami byli dziećmi. I wyobraźcie sobie taką scenę, że jest właśnie rodzina, mąż, żona, dzieci i wszyscy wrócili z pracy, ze szkoły. No i żona gotuje. No i woła wszystkich do stołu i wszystko jest gotowe. I jaka jest reakcja dzieci zwykle? Fantastycznie, że jest dzisiaj zupa jarzynowa. Uwielbiam sałatkę z kiszonej kapusty. Dzieci reagują inaczej. Dzieci siadają i zaczyna się narzekanie. Nie lubię zupy jarzynowej. Tu już pływa pietruszka, nie będę... I dzieci narzekają na jedzenie. I tak samo jest dokładnie z Izraelem.
Pamiętacie, jak mówiliśmy o tym, że Izrael jest pierworodnym Boga. Jest właśnie dzieckiem Boga. I w tym czasie Izrael jest bardzo jeszcze niedojrzały. I przez to narzekanie na jedzenie Izrael pokazuje, że jest właśnie w okresie dorastania, jest dzieckiem. I w dzisiejszych czasach, w Kościele również, są ludzie, którzy narzekają na jedzenie. Narzekają na to, co dostają w Kościele. I to może być właśnie jeden z objawów tego, że właśnie oni dorastają. Oni są w takim okresie dorastania. A więc narzekają na jedzenie i potem w 12 rozdziale jest narzekanie na drugą rzecz. Narzekają na autorytet. I tym razem narzekają na autorytet Mojżesza. I co oni mówią? To jest rebelia Arona i Miriam. I oni mówią tak. To jest Księga Liczb, pierwsze dwa wersy. Miriam i Aaron mówili źle przeciw Mojżeszowi z powodu kuszytki, którą wziął za żonę. Rzeczywiście bowiem wziął za żonę kuszytkę. Mówili, czyż Pan mówił z samym tylko Mojżeszem? Czy nie mówił również z nami? A więc jest rebelia, bunt. I takie uwagi na temat tego buntu. Przez całą historię zbawienia, z wyjątkiem być może Księgi Sędziów, do której dochodzimy powoli, zawsze możemy zidentyfikować autorytet. Kto dzierżył autorytet Boga? I Bóg wybiera lidera i tego lidera, na lidera nie wybiera zawsze, powiedzmy, osoby najinteligentniejszej, najbardziej wymownej, tak jak Mojżesz, gdzie on mówił, że on nawet nie potrafi przemawiać do ludzi, albo najbardziej wykształconego. Ale właśnie Miriam i Aaron mówią przeciwko temu autorytetowi. I sprawa autorytetu jest problemem w Kościele, jest problemem poza Kościołem również. I w Kościele ten problem się może przejawiać w ten sposób, że ktoś powie, Bóg do mnie też mówi. Bóg do mnie też mówi. Ja też go słyszę. Ja też znam Biblię. Ja wiem więcej o tym czy o tamtym. I właśnie to jest problem. Bo bycie liderem nie zależy od tego, że ktoś coś więcej wie albo ma lepsze umiejętności. Tylko to jest wynik wybrania przez Boga. I właśnie Bóg wybrał Mojżesza na lidera. A Aaron i Miriam też słyszą Boga. No i może rzeczywiście też słyszą Boga. I w Kościele też są tacy ludzie, którzy może też słyszą Boga lepiej niż ten lider. Albo może wiedzą więcej o czymś niż ten lider. Ale właśnie bycie liderem to nie jest wynik tego, że ty więcej wiesz, albo że masz lepsze umiejętności, tylko dlatego, że Bóg wybrał tego człowieka. I to można porównać do takiej sytuacji, że powiedzmy jest rodzina, no są, nie wiem, czy wy macie swoje dzieci, czy pamiętacie z dzieciństwa, powiedzmy, że wasi rodzice. Czy zgodzicie się, że są ludzie, którzy są lepszymi rodzicami niż wasi rodzice? Myślę, że spokojnie się zgodzimy. A czy są też rodzice, którzy więcej wiedzą o byciu matką albo byciu ojcem więcej niż wy, czy wasi rodzice? Na pewno są. Ale czy do pomyślenia jest taka sytuacja, że taka osoba wchodzi do waszego domu i mówi, no wiesz, ja jestem lepszym ojcem. Ja więcej wiem o byciu ojcem niż ty. Teraz posuń się, odsuń się. Teraz ja będę wychowywał twoje dzieci. Ale zaraz. Bóg dał mi autorytet do wychowywania tych dzieci. Bóg ustanowił mnie ojcem nad tymi dziećmi. I to jest trochę podobnie właśnie jak z tym autorytetem Mojżesza. I Bóg staje po stronie Mojżesza i mówi do ludzi tak. To jest Księga Liczb 12:7. Lecz nie tak jest z moim sługą Mojżeszem. Uznany jest on za wiernego w całym moim domu. Albo w poznańskiej Biblii tak jest napisane. On jest mężem zaufania w całym moim domu. I to słowo dom jest bardzo ważne.
to słowo bait albo al-bait to jest słowo, które pojawia się w pewnym kontekście w całej Biblii. I to słowo, czy ten urząd al-habait, zarządca, ten, który jest postanowiony nad domem, on się pojawił już w kontekście Józefa, że on był al-habait, ustanowiony nad zarządcą, nad Egiptem. Teraz Mojżesz jest ustanowiony nad domem Izraela. Potem w Królestwie Dawida będzie taki urząd al-habait, czyli zarządca królestwa, ten, który rządzi w imieniu króla nad Izraelem. I potem w tym samym kontekście zobaczymy w Ewangelii Świętego Mateusza, kiedy Jezus przekazuje władzę nad Kościołem Piotrowi. Ustanawia go zarządcą nad Kościołem. A więc jest to taka bardzo ważna rola, al-habait, zarządca domu, zarządca królestwa. I Mojżesz jest mężem zaufania w całym domu Izraela dla Boga. Potem dochodzimy do 13 rozdziału i w 13 rozdziale Izrael zatrzymuje się w Kadesz Barnea. I to słowo Kadesz albo Kadosz to znaczy oddzielony dla Boga, święty. I od tego słowa pochodzi też kilka innych słów. Właśnie kadushin, małżeństwo, modlitwa za zmarłych, kadesz. A tutaj Kadesz Barnea można przetłumaczyć jako miejsce podziału, rozdwojenia podziału. I to jest takie miejsce, w którym Izrael już stoi przy ziemi obiecanej i teraz stoi przed decyzją, idziemy do tej ziemi obiecanej, czy wracamy. I być może ktoś z was jest w Kadesz Barnea w swojej na przykład pracy, albo w Kadesz Barnea w swoim małżeństwie, albo w Kadesz Barnea w jakiejś dziedzinie swojego życia, w wierze na przykład. Iść naprzód, czy wracać. I w Kadesz Barnea Izrael wybiera po jednym reprezentacie z każdego pokolenia i oni idą do ziemi obiecanej na zwiady. Zobaczyć, jak ta ziemia wygląda. I wracają z ziemi obiecanej i 10 z nich mówi: nie wejdziemy tam. To jest piękna ziemia, bardzo obfita, ale my tam nie wejdziemy, bo tam mieszkają giganci. I kiedy wracają, to też przynoszą ze sobą takie wielkie kiście winogron. I do tej pory jednym z symboli Izraela jest dwóch mężczyzn, którzy niosą olbrzymią kieść winogron na takim drążku. A więc 10 mówi: nie wejdziemy, nie damy rady. Ale dwóch, i to jest Jozue i Kaleb, oni mówią: damy radę, wejdziemy. Więc jedni mówią: wejdziemy, drudzy mówią: nie wejdziemy, ale 10 mówi: nie wejdziemy. I oni się decydują, że oni nie wejdą do ziemi obiecanej. I w 14 rozdziale Bóg odpowiada na ich decyzję, że oni nie wejdą. I odpowiedzią Boga jest kara. Bóg mówi: ci, którzy mają ponad 20 lat, umrą na tej pustyni i nie wejdą do ziemi obiecanej. A ci, którzy mają mniej niż 20 lat, wejdą pod wodzą Jozuego, tego, który mówił, że wejdą. I to jest jedna kara, a druga kara jest taka. Na każdy dzień, który zwiadowcy spędzili w ziemi obiecanej, każdy dzień pobytu w ziemi obiecanej tych zwiadowców zamieni się w rok tułaczki po pustyni. I ile dni ci zwiadowcy byli w ziemi obiecanej? Oni byli tam 40 dni. A więc teraz ich 40 dni w ziemi obiecanej zamieni się w 40 lat tułaczki. A więc jest kara. A więc jest kara, a teraz w następnym rozdziale jest pokuta za tą karę. Izrael składa ofiary, przepraszając Boga, i jest akt pokutny. I tam jest mnóstwo różnych ofiar opisanych, ale właśnie na jedną chcielibyśmy zwrócić uwagę. To jest ofiara z płynów. To jest Księga Liczb 15:5. I to jest w Liczb 15:5 czytamy tak.
jako ofiarę z płynów winien dać w ofierze całopalnej lub ofierze pojednania czwartą część hinu wina na każdego baranka. I teraz pytanie jest, skąd to wino? Oni przynieśli te kiście winogron, mają przerobić to na wino i zwrócić Bogu w ofierze za to, że nie byli w stanie mu zaufać. To były pierwsze owoce tej ziemi. A więc jest ofiara z wina. Akt pokuty to jest ofiara z wina. I w 15 rozdziale jest jeszcze coś. Wiecie, że Izrael otrzymał prawo, przybytek, Arkę Przymierza i kapłaństwo, kalendarz liturgiczny itd., itd. I nawet, ale Bóg chce właśnie, żeby Izrael był inny niż wszystkie narody, żeby się wyróżniał. I nawet karmi go manną, czyli jest jakby co innego niż inne narody. Ale nawet Bóg chce, żeby ten naród się ubierał nawet inaczej niż inne narody. I w 15 rozdziale Bóg mówi o frędzlach. Daje im frędzle, żeby nosili frędzle. To jest Księga Liczb 15:8. Powiedz Izraelitom, niech sobie zrobią frędzle na krajach swoich szat. I frędzle po hebrajsku tzitzit albo tzitzijot, liczby mnogiej. Jaka jest idea tych frędzli? Kiedy Izraelita miał spojrzeć na te frędzle, to one miały mu przypominać o przykazaniach Boga. I później Żydzi robili takie właśnie szaty z frędzlami. Było 613 tych frędzli. I te 613 frędzli miało przypominać o 613 przykazaniach Tory. I jest pytanie, czy na przykład Jezus nosił taką szatę? No i odpowiedź jest taka, że tak, oczywiście, Jezus nosił szatę z frędzlami, która miała przypominać o przykazaniach, bo każdy dobry Żyd, każdy pobożny Żyd nosił szatę z frędzlami. I jeszcze do tej pory, jak nawet we współczesnych czasach, jak pójdziecie, zobaczycie, jak Żydzi się modlą w synagodze czy w innym miejscu świętym, to Żydzi noszą szatę z frędzlami. I potem ta szata z frędzlami pojawia się w kilku miejscach Pisma Świętego. Jeden moment jest w księdze Samuela, kiedy Saul chce zabić Dawida i Dawid musi uciekać i Dawid chroni się w jakiejś jaskini i przez przypadek Saul wchodzi do tej jaskini, żeby się załatwić za potrzebą. Nie wie o tym, że tam jest Dawid. No i w tym czasie Dawid odcina mu kawałek tzitzit, tej szaty z frędzlami. Potem w Ewangeliach, w Ewangelii Świętego Marka na przykład, jest taki fragment, kiedy kobieta cierpiąca na krwotok idzie za Jezusem w tłumie i chce się go dotknąć. Chce się dotknąć chociaż tej szaty właśnie z frędzlami. Bo mówi sobie, no jak się dotknę chociaż jego płaszcza, to będę uzdrowiona. I skąd się to bierze? Żydzi w pierwszym wieku wierzyli, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to szaty jego, to frędzle jego szaty z frędzlami, te frędzle będą miały moc uzdrowienia. I potem w Ewangelii Świętego Marka w 6 rozdziale 6:58 jest inny fragment. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy do osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili go, żeby choć frędzli u jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. A więc sposób ubierania się Żydów jest niezmiernie ważny. Potem mamy 16 rozdział i w 16 rozdziale jest kolejny bunt. Tym bunt przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Się tak powtarza. I tym razem bunt jest wniesiony przez Koracha. I Bóg i Mojżesz mówi, dajmy Bogu poradzić sobie z tym buntem. Odseparujmy się od tych ludzi. Zostawmy Bogu, co On tam chce z nimi zrobić. I oni rzeczywiście separują się od tych buntowników i ziemia się trzęsie, rozwiera się i ci buntownicy wpadają, ziemia ich pochłania. Nie wiem, czy jesteście sobie w stanie wyobrazić taką scenę
naszych czasach, że na przykład jest jakaś zbuntowana grupa gdzieś w kościele albo w parafii i grupa parafialna czy committee i ksiądz już nie może sobie z nimi poradzić i mówi, wiecie co, chodźmy na chwilę na parking. I ziemia się trzęsie i pochłania tych buntowników. W każdym razie to był bunt też przeciwko Aaronowi, jego autorytetowi jako kapłana. I w 17 rozdziale, w następnym rozdziale, Bóg potwierdza autorytet kapłański Aarona. Daje znak ludowi, mianowicie laska Aarona wypuszcza pączki, wypuszcza kwiaty i kwitnie. I to ma być znak, że to właśnie on ma sprawować ten autorytet, właśnie on i jego synowie. I właśnie te bunty się powtarzają co chwilę. Jest bunt Koracha, jest bunt Aarona i Miriam. I w związku z tym dobrze jest pamiętać o takiej zasadzie, której Pismo Święte uczy, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. I ktoś może się was zapytać, czy może zapytał się, czy wy naprawdę wierzycie we wszystko to, co Kościół katolicki podaje, czy wy naprawdę w to wierzycie? I nie wiem, jaka wasza odpowiedź jest, ale gdyby ktoś się mnie spytał, moja odpowiedź jest taka, tak, wierzę absolutnie we wszystko to, co Kościół podaje. Jestem wdzięczny Kościołowi za autorytet, za nauczanie, za to, że mówi, jak żyć i że nie muszę poszukiwać swoich własnych dróg, że nie muszę szukać, właśnie udowadniać, że mój sposób życia, że mój sposób czczenia Boga jest też dobry, albo może lepszy. Także mamy bunty i potem w 20 rozdziale sam Mojżesz wpada w kłopotę. Bo ludzie narzekają na brak wody. I w 17 rozdziale ludzie też narzekali na brak wody. I wtedy Bóg powiedział do Mojżesza, podejdź do skały i uderz ją swoją laską. I rzeczywiście wtedy wypłynęła woda. A teraz ludzie znowu narzekają na wodę, na brak wody i Bóg mówi, podejdź do skały, ale nie uderzaj jej, tylko przemów do niej, a woda wypłynie. I co robi Mojżesz? Mojżesz już jest sfrustrowany z ludźmi. Już ma naprawdę dość, już jest zupełnie zły. I on podchodzi i on uderza skałę dwa razy. I woda rzeczywiście wypływa, ale Bóg mówi, nie uszanowałeś mnie wobec ludzi. Nie ty wprowadzisz ludzi do ziemi obiecanej. I moglibyście powiedzieć, wow, ale kara. Ale święty Jakub w liście swoim, w 3 rozdziale, nawiązuje do tego wydarzenia. I święty Jakub mówi o tym, że przywódcy będą sądzeni bardziej surowo niż inni. Bo autorytet wiąże się z odpowiedzialnością. Tak więc jest, to nie Mojżesz prowadzi ludzi do ziemi obiecanej. Jest taka tradycja żydowska, która mówi o tym, że ta skała podążała za Izraelem przez pustynię. Więc Bóg zapewniał wodę dla ludzi, nawet na pustyni. I święty Paweł nawiązuje też do tej skały. To jest pierwszy list do Koryntian 10:4-5. I święty Paweł mówi, że tą skałą był Chrystus. I na samym końcu tego rozdziału, 20 rozdziału, umiera Aaron, czyli bardzo ważne wydarzenie, pomocnik Mojżesza. Od 21 rozdziału Izrael się przemieszcza na północ, w stronę Moabu. I to jest jakby wschodnia część Morza Martwego, po drugiej stronie jest Jerycho. I to pokolenie ich rodziców, tych, którzy mieli ponad 20 lat, stopniowo wymiera. I właśnie inicjatywę przejmuje to coraz bardziej to młode pokolenie, które ma wejść do ziemi obiecanej.
I w Moabie Izrael stacza dwie bitwy z dwoma królami. Mianowicie to jest bitwa z Sichonem, królem Amorytów, i bitwa z Ogiem, królem Baszanu. I obie te bitwy są zwycięskie dla Izraela. I w tym momencie tam jest jeszcze trzeci król i ten trzeci król zaczyna być coraz bardziej nerwowy w tej sytuacji. To jest król Balak, król Moabu. I on właśnie słyszy, że tak, Izrael wyszedł z Egiptu, pokonał Egipcjan, potem pokonał tych dwóch królów. No i co on robi? Wyciąga swojego iPhone'a, wybiera aplikację, wyszukuje proroka, który jest dostępny, znajduje jakiegoś proroka koło Damaszku, kontaktuje się z nim, ustala cenę, sprowadza go na południe i on, Balak, próbuje poradzić sobie z Izraelem w inny sposób niż tamci królowie. Chce, żeby ten prorok się nazywa Balaam, żeby on rzucił przekleństwo na Izraela. I Balaam rzeczywiście przyjeżdża z północy z Damaszku, ale pojawia się pewien problem, bo kiedy Balaam próbuje rzucić przekleństwo na Izraela, to z jego ust wydobywają się tylko błogosławieństwa. I wyobraźcie sobie frustrację tego króla Balaka. I on mówi do niego: słuchaj, sprowadziłem cię tutaj, dobrze ci zapłaciłem, żebyś ich przeklął, a ty ich błogosławisz. Ale Balaam mówi: no ja nie mogę nic innego powiedzieć niż te słowa, które Bóg daje mi w moje usta. I między tymi błogosławieństwami są dwa bardzo ważne błogosławieństwa. To jest Księga Liczb 23-21. Balaam mówi tak: okrzyki wznoszą na cześć swego króla. I wiecie o tym, że później w historii Izraela Izrael poprosi o króla. I będzie Saul, będzie Dawid, będzie Salomon. Ale że będzie Jezus, jest królem. A więc okrzyki wznoszą na cześć swego króla. I potem jeszcze mówi Balaam, mówi tak: z Izraela podnosi się berło. A więc są przepowiednie króla, są przepowiednie królestwa. To są jego słowa. I Balakowi bardzo się nie podobają te słowa. Ale jest jeszcze ktoś, komu te słowa się też nie podobały. Kiedy okazało się, że rodzi się nowy król, to był ktoś, kto wysłał swoich żołnierzy, żeby wybili wszystkich chłopców w Betlejem. Bo usłyszał, Herod usłyszał, że okrzyki wznoszą na cześć nowego króla. I Herod miał oczywiście obsesję na punkcie władzy. To była jedna z przyczyn, dla których kazał wybić chłopców w Betlejem. Ale być może też znał drugą część przepowiedni Balaama. I w tej drugiej części przepowiedni Balaama jest napisane o tym, że Bóg przeprowadzi sąd nad Edomitami. A Herod nie był Żydem. Herod był Edomitą. A właściwie pół-Edomitą. I to jest przepowiednia Balaama. Bóg przeprowadzi sąd nad Edomitami. I właśnie były bitwy z jednym królem, z drugim królem. Potem było zmaganie się z tym prorokiem Balaamem i Izrael nie został pokonany. Ale w pewnym momencie Izrael został pokonany i to nie w walce. Tylko został pokonany przez cześć dla Baal Peora. I Baal Peora to był pewien rodzaj kultu, którego częścią była prostytucja sakralna. I Izrael zaczął uprawiać prostytucję sakralną. Został uwikłany w nieczystość. I jest jeden człowiek, który walczy właśnie z tym procederem. I on ma na imię Pinchas. I ze względu na to, że on się zaangażował właśnie w walkę z prostytucją sakralną, z tym kultem, to otrzymał od Boga taki specjalny przywilej kapłański. Jeżeli kogoś z was będzie interesowało właśnie historia kapłaństwa w historii zbawienia, to właśnie Pinchas i jego ród są bardzo ważni
warto zwrócić uwagę na ich właśnie, na tą linię. I zbliżamy się powoli do końca Księgi Liczb. Przed wejściem do Ziemi Obiecanej dwa pokolenia, Ruben i Gad, mówią, że oni chcieliby zostać po wschodniej części Jordanu, że oni chcą tu zostać. I reszta pokoleń mówi, dobrze, możecie tu zostać, ale najpierw pójdziecie z nami walczyć. Zostawicie swoje żony, swoje dzieci, a potem możecie wrócić i się osiedlić. Potem w 33 rozdziale jest opis 40 rozdziałów, 40 etapów podróży Izraela do Ziemi Obiecanej. Potem jest 34 rozdział. Ten rozdział mówi o granicach Izraela, opis granic Izraela. Potem 35 rozdział mówi o nadaniu Lewitom miast, bo każde pokolenie dostało ziemię, ale nie Lewici, bo Lewici pełnili obowiązki kapłańskie. I Lewici otrzymali 48 miast w całym Izraelu i z tych miast mieli nauczać. I kiedyś ktoś oglądał mapę Izraela, właśnie podziału między te wszystkie plemiona Izraela i zadał takie pytanie inteligentne. Wszyscy synowie Izraela mają ziemię, ale gdzie jest ziemia pokolenia Józefa? Nie ma tej, nie ma pokolenia Józefa między tymi pokoleniami. I odpowiedź taka jest, że no jest pokolenie Józefa, tylko że Józef ożenił się z Egipcjanką i miał z nim, z tą Egipcjanką, dwóch synów. I właśnie na tej mapie podziału jest pokolenie Judy, pokolenie Asera, Zabulona, Neftalego, ale są też dwa pokolenia synów Józefa. Pokolenie Manassesa i Efraima. Także nie ma pokolenia Józefa jako takiego, ale jego dwaj synowie otrzymali ziemię. I oni są półEgipcjanami i później w historii zbawienia okaże się, że jest pewien wpływ tego, że oni są półEgipcjanami. I zacznie to oddziaływać na te dwa pokolenia i na całego Izraela. I zanim skończymy księgę, zanim przejdziemy do następnej księgi, do księgi Jozuego, to jest jeszcze jedna księga, którą właśnie w tym momencie najlepiej jest wprowadzić. Jest to księga, w której Mojżesz żegna się z Izraelem. To daje swoje ostatnie wskazówki. Też nadaje pewne prawa. I to jest księga powtórzonego prawa. I nazwa tej księgi po grecku Deuteronomion, to znaczy drugie prawo, albo powtórzone prawo, tak jak po polsku jest przetłumaczone. I ta księga po części opisuje drogę przez pustynię, ale też nadaje pewne prawa. Mojżesz nadaje pewne prawa, które później, niektóre z nich, zostaną zniesione przez Jezusa. I to są prawa, które wprowadza Mojżesz ze względu na zatwardziałość serca Izraela. I przykładem takiego prawa jest prawo rozwodu. I potem faryzeusze przyjdą do Jezusa i powiedzą: Mojżesz pozwolił nam na danie listu rozwodowego. A Jezus powie: tak, ze względu na zatwardziałość waszych serc. Ale nie tak było na początku. Bo do tej pory, do Księgi Powtórzonego Prawa, nie było rozwodów. I co się działo? Że na przykład mąż mógł oddalić żonę, bo nie smakowało mu, jak żona gotuje. To mogło być powodem oddalenia żony. Albo na przykład mąż spotkał jakąś kobietę, która mu się spodobała, no i za jakieś 3 tygodnie ludzie się go pytają: słuchaj, gdzie jest twoja żona? No nie wiem. Już kilka dni nie ma. Chyba gdzieś zginęła. Gotuje innemu. Właśnie po to, żeby ukrócić ten proceder, Mojżesz zezwala na danie listu rozwodowego. I Mojżesz daje też pewne wskazówki. Może jeszcze jedna uwaga do tego listu rozwodowego, że właśnie to nie jest przykazanie Boże, że to nie jest Boże prawo,
że to nie Bóg powiedział, że możecie dać list rozwodowy, tylko to jest przykazanie Mojżesza, ale przez Mojżesza. Możesz powiedział, ze względu na zatwardziałość waszych serc, możecie tak robić. I w rozdziale 17 Mojżesz daje pewne wskazówki odnośnie tego, jak przeżyć w ziemi obiecanej. Bo Izrael idzie do ziemi obiecanej i nie podbije całej tej ziemi. I tam będą wciąż żyli Kananejczycy na przykład. I Kananejczycy czcili Baala. I Baal był między innymi Bogiem płodności, Bogiem wody. Mojżesz wiedział, że oni tam wejdą i że Kananejczycy powiedzą: zobacz, tyle jest zboża, tyle jest owoców, tyle jest bogactwa. To Baal. To błogosławieństwo od Baala. I właśnie rolą Izraela jest to, żeby powiedzieć: nie, to nie Baal. Jest jeden Bóg. Jest Jahwe. I drugi proceder, który tam trwał w ziemi obiecanej, to jest składanie ofiar z dzieci. Czcili Baala, ale czcili też Molocha. I Moloch miał właśnie wyciągnięte przed siebie ręce. Na tych rękach trzymał rozżarzone węgle i na te rozżarzone węgle składało się dziecko. Po ofierze, nowonarodzone dziecko. A więc składano po ofierze dzieci. I czy nie cieszycie się, że we współczesnych czasach nikt już nie zabija dzieci? Czy nikt nie zabija już w naszych czasach dzieci, nawet swoich dzieci? I Mojżesz mówi tak, że jeżeli macie żyć w kraju, gdzie zabija się nawet własne dzieci, a chcesz mieć szczęśliwą rodzinę, to musisz spełnić pewne warunki. Musisz żyć w pewien określony sposób. I pierwszy ten warunek jest taki. Shema Izrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Czyli słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. A więc tym, co wyróżnia Izraela, jest to, że Bóg jest jeden. Ale oni mają żyć w kraju, w którym jest wielu różnych bogów. Jest ten Moloch, jest Baal. I jeżeli ma przeżyć w tej ziemi, to musi żyć w taki sposób, jakby był tylko jeden Bóg. Jahwe. I powiedzmy, że dzisiaj żyjemy w Wielkiej Brytanii. I w Wielkiej Brytanii też jest wielu różnych bogów. Ci ludzie tutaj też wyznają wielu różnych bogów. Niektórych wymienię. Futbol, pieniądze, seks, alkohol, zakupy, gadżety elektroniczne i mnóstwo innych. Jeżeli chcemy przeżyć w tym kraju i żyć w tym kraju, to musimy żyć jako świadkowie, że jest jeden Bóg. Że w naszym życiu jest tylko jeden Bóg. A wszystko inne jest Jemu podporządkowane. I jeżeli żyjesz w kraju, w którym zabija się nawet własne dzieci, jeżeli chcesz w nim żyć, chcesz w nim funkcjonować, chcesz w nim przeżyć, to Mojżesz mówi, będziesz musiał uczyć, czy Bóg mówi, będziesz musiał uczyć własne dzieci. Musisz uczyć własne dzieci, bo jeżeli nie, to cała historia przepadnie. Cała ta opowieść zginie. I to jest Księgi Powtórzonego Prawa 6:6-9. Bóg mówi tak, niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do swojej ręki jako znak. Niech one Ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na drzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. I współcześni Żydzi bardzo na serio biorą te słowa. Kiedy się modlą, to mają takie pudełeczko, żeby mieć to słowo przed oczami. Obwiązują się Słowem Bożym, a na framugach ich domów mają takie pojemniczki na Słowo Boże, mezuza.
tak to się nazywa. Kiedy wracają do domu, to całują ten pojemnik ze Słowem Bożym i wchodzą do domu. I ten dom staje się sanktuarium, właśnie gdzie się uczy dzieci, gdzie czci się Boga, gdzie oni mogą być inni, gdzie oni mogą być inni od innych narodów. I czy nie byłoby piękne, gdyby tak samo było z nami, że gdy wchodzimy do naszych domów, to też byśmy mieli takie przypomnienie, że to jest miejsce, gdzie jesteśmy inni, gdzie uczymy nasze dzieci, gdzie czcimy Boga, gdzie jesteśmy właśnie ludem Bożym. I to są wskazówki właśnie, jak przeżyć w Kanaanie. I jest, Mojżesz daje też wskazówkę odnośnie królów, bo wiadomo, tak jak mówiliśmy, Bóg da Izrael poprosi o króla w niedalekiej przyszłości. I w Księdze Powtórzonego Prawa jest napisane, że przyszły król nie będzie mógł mieć trzech rzeczy. Jest napisane, co to jest. Przyszły król nie będzie mógł mieć wielu rydwanów, wielu żon i wiele złota. I to są trzy rzeczy, które są związane z sojuszami. Kiedy król zawierał sojusz z innym państwem, z innym królem, to dostawał wiele rydwanów, wiele żon i wiele złota. I Bóg w ten sposób pokazuje, że On nie chce, żeby Izrael zawierał sojusze, żeby jego istnienie opierało się na sojuszach politycznych. I niestety później zobaczycie też, że królowie Izraela niestety będą mieli wiele rydwanów, wiele żon i wiele złota. I że to będzie jedną z przyczyn upadku Izraela. Tak więc Księga Powtórzonego Prawa kończy się śmiercią Mojżesza. Mojżesz umiera, ale zostawia te wskazówki. I Izrael jest na wyżynie Moabu. Jest gotowy do wejścia do ziemi obiecanej pod wodzą Mojżesza. Pod wodzą Jozuego, przepraszam. I to będzie wypełnienie pierwszej z trzech obietnic danej przez Boga Abrahamowi. Pamiętacie, kiedy Bóg obiecał Abrahamowi, ta ziemia będzie należała do twoich potomków. Ale zanim ją posiądziecie, przez 400 lat twoi potomkowie będą niewolnikami w obcej ziemi. I właśnie jesteśmy na progu spełnienia się tej obietnicy. Ale właśnie jest pytanie, czy ci, którzy będą wchodzili do ziemi obiecanej, będą lepsi od ich rodziców? Czy nie wpadną w te same pułapki, w które ich rodzice wpadli? I weźmy sobie może do serca to przesłanie. Mieszkamy w kraju, w którym jest wielu bogów i w którym zabija się dzieci. Właśnie weźmy sobie to przesłanie, że musimy uczyć nasze dzieci. I musimy pokazać światu, że jest jeden Bóg. I może zakończymy krótką modlitwą. Dziękujemy Ci, Panie. Shema Izrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.